Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Krasnoludami Chaosu w Warhammer 3 Total War. Tak więc ostatnio posprzątaliśmy tutaj, jeśli chodzi o pozbycie się elfa, ale no, mamy teraz problem z krasnoludami i to dosyć poważny. Oczywiście nasz taki dalszy cel to dopchanie się wreszcie do terytoriów, które należą do Kemri i rozpoczęcie likwidowania tutaj tego zagrożenia, ale no trochę to jeszcze zajmie. Mamy tutaj też dodatkowo krasnoludy, nie, tu są te szczury, nawet nie wiem, co z nimi zrobić do końca, czy je zdobywać, czy zostawić. Tutaj też mamy, widzę, jakieś... to jest w ogóle główny dowódca. Trochę troszkę skopało. A gdzie są nasze pozostałe armie? Czy w ogóle gdzieś tu jeszcze coś mamy? Bo... dobra, zacznijmy od głównej armii. Główna armia jest tu. Albo nie, zacznijmy od tego, że mamy 2000 wpływów w konklawie. Czyli można by je było trochę wykorzystać. Oczywiście mógłbym coś tu przyłączyć, a na razie tego nie robimy. To sobie zostawimy na później takie akcje, jeżeli w ogóle. I co byśmy tutaj mogli chcieć? Jakieś losowe przedmioty... w sumie... wpływy z handlu na pewno chcemy. To są buffy podczas bitew. Czasami niezłe, ale tak globalnie na pewno chcemy to. Ja uważam, że te buffy to troszkę, chociaż... o, weźmy to. Zawsze bardziej stanę te gospodarcze. No, troszkę, żeby się wyprztykali. Dobra, na razie starczy. 1000 niech zostanie, jakbyśmy jakieś miasta mieli upgrade'ować. To tyle. Co do handelku, no... chyba trzeba troszkę wysłać po nowych najemników, niewolników. I gdzie by to mogło być? Chyba tutaj, po naszych własnych obszarach. Całkiem sporo i niewielkim kosztem. Tu się wydaje, że to wszystko będzie dosyć bezpieczne. O, kiepski przelicznik, nawet powiedziałbym, że tragiczny. No, ale dobra. Ale przynajmniej szybko wykonamy tę misję. No i rozbudowa. To oczywiście masę rzeczy jeszcze można postawić. Nasze państwo jest na etapie rozwoju dość intensywnego. Fajnie byłoby chociaż część zmaksować, tak żeby już mi się to nie wyświetlało, wyciągnąłem coś do zrobienia. O, to jest ważny region, jeżeli chodzi o produkcję wszystkiego. Czyli damy to. O, żeśmy się już tutaj prawie wyprztykali. Dobra, na razie może starczy. To są nasi... to... a, to jest ten, który tutaj ogarnia sprawę i to jest nasza nowa armia, która ma tu pomóc przeciwko krasnoludom, na ile to będzie możliwe. Tu jest jedna... tu jest kolejna. To jest kolek nawet osobiście. No ale oczywiście ważniejszy jest front ten na południu. Tutaj po prostu mamy utrzymać, powiedzmy, sytuację bardziej niż... no, korciło mnie trochę wchłęcie tego samego konklawę, ale zobaczymy.
I to jest nasza główna chyba arma, najgłówniejsza, tak. Czy wykonaliśmy? Nie, nie wykonaliśmy chyba jednego zadania. A nie, to nie jest nasza główna armia. Po prostu jest dobrze ubrany, ale to jest jedna od tej. A gdzie jest nasza główna armia? A, obok. To główną armię tu wyślemy. Ty przeciwnik trochę chętny do ucieczki, a nie do walki. Dobra, schowamy się. Ty też i zobaczymy, co z tego wyjdzie tutaj. No, to są takie armie pomocnicze. No, ja chyba tu cofnę i zobaczę, co będą robić te armie. Zibartu! Uto mi ta sutal Senerwut! Gumlech! Fakt, jedną armię straciliśmy z goblinami, się teraz przypomniałem. Właśnie, byśmy to przyłączyli, to byśmy mieli dwie armie, tylko one też takie, już nie są złe w sumie. Już gdzieś jedna pewno jest. I może troszkę wzmocnimy naszą piechotę. Czyli mamy te dwa bonusy. I korciłbym je w sumie szał, tylko... No dość drogi byłby w stałym wydatku. No ale dajmy go. Okej. To nie będzie, czyli nie powiem, że będzie jakoś super ciężko, bo żeśmy się ładnie okopali tam na tyłach i praktycznie całe zaplecze będzie tylko rosło w siłę, no ale front będzie dość ciężki, zakładam. Zatanka w Ula, Faus Elgram. Jasne, szczury to może być przyjaciel nasz w przyszłości. Sorki. Ja też nie wiem, czy chcę to wszystko zajmować, czy wolałbym tutaj oddawać część ziem naszemu sojusznikowi. Tak, żeby tutaj stworzyć duży blob krasnoludów. Przyda nam się dwóch hobgoblinów. Dobra. To powinno być zdobyte. No i te armie to trzeba jakoś... No razem ich nie pokonamy, póki są połączone, to w ogóle bez szans. Dobra,
Gdzieś tu był region do werbunku gobasów. Nie, no dobra, to werbujemy z światowego, powiedzmy, zasobu. Tego się nie spodziewałem, że będą tak ginąć szczurki. I co byśmy tutaj chcieli? Na pewno muszą być ci. Sześć. Może być też sześć. Na pewno jakaś artyleria. To, że lekka armia, to nie znaczy, że sobie poradzi bez artylerii. Można by trochę tych dział dać ogniowych dla odmiany. I w sumie, zamiast takiej ilości strzelających, to może coś jeżdżącego. Dobra, czyli za 5 tur teoretycznie będziemy mieli kolejną armię, a potem pomyślimy o kolejnej armii składającej się z krasnoludów. No tu jest bajzel po prostu, no, tak jak myślałem. Trzeba to będzie wspólnymi siłami ogarnąć. A tu też jest sporo naszych sojuszników, więc... Aż tak jednostronnie, miejmy nadzieję, nie będzie. Boją się nas, uciekają. Niech się rozwija, potem zobaczymy, co tu będziemy chcieli. Takich nie dorwiemy, czyli przyczajmy się tutaj i zobaczymy, co dalej. Żeby trzeba było to, kurde, się rozciągniemy nie w tym kierunku, w którym bym chciał. Mi zależałoby, żeby tu już dojść jak najszybciej. Właśnie z kim mają wojnę te paździochy? Dużo wojen, ale niestety nie z krasnoludami. Nawet sojusz, kurde, mają. No nic, jakoś to będzie trzeba ogarnąć. Mniejsze wyczerpanie na pewno. No i tu wręcz niewiarygodne ilości wszystkiego zużywamy. Fortyfikacji. W sumie tu by się przydało użyć ich do podniesienia zadowolenia, bo zaczęło już spadać. Okej. No to jest zawsze najcieńsze gardło naszego rozwoju. Większe tempo badań, czemu nie?
chyba na razie na tyle. No, będzie powolna ta ekspansja. W sumie można by zająć to miasto tutaj i wymienić je za to, żeby tu mieć jednolite połączenie. Jeżeli by się zgodzili, a jak nie, to je po prostu sprzedać, bo mówię, korczy mnie, żeby tu go zblobować w tym kierunku, żeby on się po prostu rozrósł. Przerażające, jak mocne są te krasnoludy. Tak jak zakładałem, że tu się wybiją. No, ale tą drugą pozycję trzymamy. Na razie to nasi tu tracą. Summa zma. Droma drazul. Już za... Przecież nie, poczekajcie. Bo tu jest żelazo, czyli... Tak szczerze mówiąc, jeżeli tu jest żelazo, to bardziej się chyba opłaca, żeby tutaj były fabryki. Tylko pytanie, czy my to żelazo zdobędziemy i utrzymamy, bo ono jest aż tu. Zaczniemy od zdobycia tego. Trochę kasiwa. I teraz potężne miasto. Właśnie, co byśmy tutaj chcieli? Co to daje? Wyrzutnie rakiet, czyli teoretycznie tutaj mógłby być ten budynek. Nie wiem, czy ja zawsze lubię to przebudowywać, jak jest całkowicie czysto i wiem, co tutaj gdzie wstawię. Bo na pewno... właśnie na pewno... Fortyfikacje by się przydały tutaj. Jak miały być dwie fabryki, to to też. Czyli wtedy byśmy po prostu poszli pod taki komplecik. Okej. Dobra, niech tak to będzie. I tak, tutaj sobie to zmienię na fabrykę, chociaż trochę to wtedy stracimy, no ale trudno. No i następny cel to tutaj ten blob. To blobisko.
Właśnie nie wiem, czy najbardziej by się nie opłacało tego robić ręcznie. Artylerią tu nie ma artylerii. Nie musiał przyleść. No nie, chyba ich po prostu rozniesiemy bez jakichkolwiek trudności. Właśnie, mam te piechoty niepotrzebnie wykrwawia. O! Krasnodów można troszkę tutaj powcielać. I też tak zrobimy. I teraz teoretycznie moglibyśmy wszystko w jednym uderzeniu załatwić, też tak zrobimy. Widzę na razie. Czy najwyżej co będziemy zmieniać, tak naprawdę to nie jest problem. No tu jest drewno, nie pamiętam czy drewno też nie daje właśnie bonusów. Kurde, to by były same fabryki tutaj w okolicy wtedy. No i pojawiają się pierwsi wrogowie nieumarłych. Dobrze. To jest całkiem niezły region. W tej chwili. Kasa nie jest takim priorytetem. Kasa najbardziej się opłaca według mnie z tych budynków z dużych miast ciągnąć. O. Dobra, no i tu trzeba pomyśleć, bo tu no nie chcemy oczywiście wpaść w jakieś problemy. Cofniemy się. Dwie armie na dwie armie to jest ok. Tym bardziej to naprawdę dobre jednostki. O, może kolek tutaj w ogóle uprzątnie sytuację. Tu się wbiliśmy. Tu by trzeba było pewną ulepszyć. Niedługo już warto na tle tych złotych jednostek, że te bonusy się tam przydadzą. I tak, to jest zacna. O, jeszcze jeden punkcik. To w szkoleniowca. No i teraz pytanie, czy nasze gobliny sobie z tym poradzą. Tak trochę to się wydaje ciężkie. No i się tu przyczają i zobaczymy co się urodzi. Po jednej sobie poradzą, ale jak miałem walczyć sobie dwoma naraz, to się to skończy źle. Gdzie nie wydaliśmy edyktu? Nie chce mi się teraz szukać. Chociaż postęp jest, już w tej turze dwie tury, znaczy dwie miasta zdobyliśmy w tym odcinku, a będzie więcej. Więc generalnie na razie zachowujemy inicjatywę, ale trochę się boję, że mówię, tutaj mamy samotną taką armię, która jak szpica idzie do przodu.
Już się tutaj zbroją. Ale przynajmniej kolegę dosyć potężnego. Ciekawe, czy Dritia mogła być naszym sojusznikiem. Gdybyśmy tu zaczęli z góry liszczyć krasnoluda i oddawać tę ziemię Dritii, mówię, ja nie do końca chcę mieć tak wszędzie rozciągnięte terytoria. Okej, no tutaj niestety nikt nie wpadł w zasadzkę. Ale podzielili siły, co już samo w sobie jest dobre. Mamy to przegrać? Nie uważam. Okej, masa artylerii, ale wszystko strzela. Czyli jak do tego dojedziemy już, zaczniemy to blokować i powinno być nieźle. Dobra, musimy to zrobić osobiście. No dobra, czyli co, cofniemy się. Czyli nie ma szans, żeby on do nas przyszedł, no, mając tyle artylerii, to musiał być walnięty. Ale musimy mieć drugą armię. Mamy ten bombardment, który można by użyć w sumie. Tylko cholera wie na co, no coś ciężkiego. Na zabójców najprędzej. No, uciekli. Nie są głupi. Coś tam dostali, tak. A tak było na tle. Duży, no to właśnie całkiem. No bo zaraz będziemy mieli wsparcie. Co najważniejsza będzie jazda oczywiście w tym wszystkim, bo bez niej nie uciszymy artylerii. Czyli jazda już gdzieś tam leci. Nas ruszył chyba. To nawet ciekawe. Zacznijmy tu im wychodzić na flankę. Nawet chyba zaryzykuję zaszarżowanie na tę artylerię. On się nie ruszył do nas. On po prostu, jak my go zaczęliśmy oskrzydlać, to on się troszkę przestawił, żeby nie być tak otwartym na atak. Dobra. Ale to nie zmienia faktu, że musimy tą artylerię tutaj udupić. Bo inaczej będzie ponad, jak już widzicie, co się dzieje z naszymi jednostkami. Nasz pilot!
tutaj w ogóle będzie rzeź. Wbijmy się w to, co strzela po prostu. No i piechota cała na... stracimy jednego lorda. Jak tak dalej pójdzie? Dobra, to piechota ich powinna trochę zblokować. Reszta wilków z tamtej strony. Potraktujmy go tym. No tu jest trochę ostrzał za ostrzał, czyli jest nieźle. Tu bym zrobił kolejny bombardment. Wysysanie życia. No straty będą, ale te jednostki bardziej uciekną niż zginą, tak mi się przynajmniej wydaje. Znów udany ostrzał. No tu wiele nie robimy, ale grunt, że przestali strzelać, to już też jest tam sobie sukcesem. Kolejny bombardment. Uciekaj, masz. Się zagapiłem. Dostają, ale robią swoje. Nie, no wygramy to na pewno, a po prostu samą masą to wygramy. Ja sobie sam to oddać lepiej. Wilki były sobie całkiem nieźle wręcz radzą, tak? Z tego, co tu widzę. No bo ten blob już tutaj się łamie, no tych dwóch zabójców zostało, no to oni tu będą walczyć do końca. No samego wrogiego lorda jest troszkę problem załatwić, no to dlatego, że nic nie ma takiego przebicia pancerza, żeby go po prostu załatwić. Moglibyśmy go trochę zdebufować, albo użyć chociażby tych wampirycznych sposobów. Aż to sam siebie teraz obił, bo miał nieudany cast. Ale zrobimy to prawie bez strat. No, pojedyncze jakieś tam oddziały goblinów mogą zginąć, ale globalnie to będzie dobrze.
No ale straty były. Ta goblińska piechota to po prostu dziadostwo. Takie do spamowania. No ale mówię, koniec końców grunt, że zabili. Wow, ich wódz to tutaj prawie 500. No, to robi wrażenie. Okej, okay. Czyli tu już będzie posprzątane. Chyba kasa wezmę. Kasa się zawsze przyda. Szkoda, że w sumie taka drugorzędna armia dostanie bonus za zabicie legendarnego lorda, no ale... Bywa, jak to mówią. Pewnie to się wgra w spokoju. Czy najpierw byłyby ci jeszcze tu wylądowali, żebyśmy też załatwili. Gorndok! Jeden zginął. No to sobie nie możemy zrobić ze światowego, bo tą drugą armię budujemy. Dobra, no ale za jakiś czas sobie to odnowimy. Tu będzie dosyć ryzykowny ruch, ale trzeba to zrobić. No nie po to, żeśmy robili tej fabryki, żeby nie wykorzystać tego. Na razie wywalę wszystko, nie wiem, co się bardziej będzie gdzie opłacało. To. O, i tu na pewno zrobimy fortyfikację. Bo tu wchodzimy w terytorium wroga. I tak jak tam to troszkę było zbędne i marnowanie według mnie zasobów, tak tutaj zdecydowanie nam się przyda. Zobaczymy co dalej. A tu będzie unikatowy budynek. To może być. Ach, tu idą. Kurde, tu się. Jak tu się tak zblobują, to my będziemy mieli problem. Można by to dziabnąć, to był początek, żeby tam się zacząć wgryzać w nich w sumie. To mi się nie podoba, ile ich tu jest. Za cholerę. Cześć, wiecie co? Tu można jeszcze jedną armię zrobić taką po prostu zwiadowczy dziadostwo. Oj. Trochę tego dużo, że co nie, nie będziemy tak robić. Bo potem się znajdziemy między tym wszystkim. Gorndok! I po prostu spamu. Chyba najbardziej się opłaca strzelającymi wilczkami. Dragon Bezeki!
Też mi się nie chce ciągle przyglądać wszystkich prowincji, więc jak to się więcej zbierze, to może raz a porządnie przebudujemy znowu. No, ale ten blob jest groźny. To są cztery armie, czyli takie 3,5. Czyli tu najważniejsze będą te wieże, które będą fortecami. To umocni front i też mówię, te dodatkowe fortyfikacje z tych budynków będą jeszcze też przydatne, które dają ten ostrzał taki pseudoorbitalny, można powiedzieć. No kurde, to tyle zajmuje. To zająć sobie zachować z drugiej strony. Przynajmniej tu w las trzeba by go było stąd wywalić. Czy wywalić, odkupić, no bo nie wojną. O, handelek. Jestem za. Tak, czyli on ucieka do siebie. Tych terenów w ogóle byśmy nie mogli wymienić, mimo że tutaj graniczymy. Nie ma, czyli mała chyba zmiana planów. I idziemy na ten kierunek, żeby to zlikwidować, żeby tu się nie rozrastało bardziej dziadostwo. No, tutaj troszkę poczyścimy. Fajnie wygląda kotek i się złożył. W sumie ty możesz robić ze skuchę. Abdarnuatka!
Dobra, tam są nasi już, czy nasi sojusznicy. To mógłby być niezły punkt operacyjny, jakby go zająć i tam fortyfikować. Akurat jak już tu znalazłem, że to się do zbudowania, to zbudujemy. Dobra. A jak z tą armią tutaj? Na dwie tury osiągnie gotowość bojową, nie najgorzej. Jestem pod wrażeniem, jak podziałali nurglowcy. Ty po prostu przejechaj tego krasnoluda. I pięknie wpadł w pułapkę. Skierujemy się tu. Tu się posyprzyczajmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ach, ciut nam zabraknie, chociaż nie, może go idzie, nie my. Dziabniemy. Tylko czy sprawę, która to jest prowincja? To jest do spółki z nią. Tak,
Faskard! A, czyli te dwie fabryki tu będą. Jest dużo fabrycznych regionów teraz potencjalnie dostajemy. Ja razie to wielce nie będę tego rozbudowywał, poza tym, że upgrade'uję, bo nie wiem na ile utrzymamy te obszary. Dobra. Okej, to będzie save'em. Ja teraz sobie przejrzę, gdzie co warto zbudować i następny odcinek zajmiemy to, no i oczywiście kontynuujemy nasz marsz. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. O, technologię też trzeba wybrać. Chyba pójdziemy do końca w magię tutaj. Ile ma prowincji nasz główny wróg? 25, ale krasnoludzi tyle nie mają. No, ten jest mocniejszy, tak naprawdę jest mocniejszy od Khemri. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.